Teraz to się Disco Polo głównie sprzedaje. Disco Polo się sprzedaje znowu? Tak. Mhm. Czy zawsze? No, była taka przerwa. Kiedyś był underground do niedawna. I teraz to wróciło wszystko. Tak? Na Ostródzie, jak jest ten festiwal Disco Polo, to tam 30 tysięcy ludzi się pojawia co roku. No nie mam żadnej płyty Disco Polo, popatrz. Zobacz, przygotowałeś taki utwór, żeby ci mniej więcej pokazać, o co chodzi. Jak teraz to wygląda. Chciałbym być tylko z nią. Wiesz, nie zaskoczysz mnie, dlatego że ja te wszystkie piosenki znam. Ja nie wiem. Na przykład wy, no powiedzcie mi, jesteście specjalistami. Jak wy datujecie powstanie Disco Polo? Kiedy powstało? No to początek lat 90. Ja w latach 80. słyszałem Disco Polo na weselach, bo jako kelner obsługiwałem wesela. Tak dorabiałem sobie do studiów w szkole filmowej. I takie już piosenki. Wtedy tam? Ona wzięła coś tam, a ja wziąłem ją. To mi wtedy wzięła, a ja nie wiem skąd. La 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 la. Tak, 8 razy, po 2 razy, 10 razy. Pamiętacie to? No, tak, no. To były hity właśnie te. To wpada w ucho, wypada. Wiesz, właśnie, czy wypada. Kiedyś wpadało, tylko wypadało, teraz wpada i zostaje. Wiesz, i ten. No, ale jest to jakiś tam... potężna gałąź chyba w tej chwili przemysłu rozrywkowego. Tak, bardzo nawet dużo. Telewizja jest discopolowa. Tak, myślę. Jest. No. Mhm. Także to ciekawe zjawisko dla mnie. Ja znam nawet tych wykonawców niektórych, bo się tam na trasie gdzieś spotykamy, wiesz, na jakichś eventach. Pamiętam, że chyba w polsatowskim programie tym Top Trendy nawet kiedyś był jeden z tych. No bo jak sprzedał najwięcej płyt, no to wtedy... wygrywa taki festiwal, bo to o to chodziło.